co świętujemy? W tym roku okazji do świętowania mieliśmy sporo. Ale zacznijmy od początku. Jest rok 2007. Uczniowie w polskich szkołach narzekają na powrót mundurków. Adam Małysz po raz czwarty zdobywa kryształową kulę, a na listach przebojów rządzi Phil z utworem Agny jest już ciemno. W tym samym czasie, w niewielkim, oddalonym o 60 km od Poznania Wągrowcu, zaczyna działać Grupa ICEA. No dobra, na początku do grupy jeszcze nam trochę brakowało, ale szybko zaczynają dołączać kolejne osoby. Dziś mamy ponad 300 specjalistów, a swoje filie prowadzimy w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Tylko w tym roku zatrudniliśmy 100 nowych osób, a żeby każdą z nich lepiej poznać, zaczęliśmy cykl Piątki na Piątkę, gdzie zadajemy jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Psy czy koty? Póki co wygrywają psy, ale czy potraficie dopasować je do ich właścicieli? W 2021 roku rozrósł się też nasz dział marketingu. Zbudowaliśmy własne studio filmowe, które stało się domem dla drugiego sezonu Zapytaj o SEO. Nie na długo. Przy ZOS On Tour i ZOS Beta ruszyliśmy w Polskę. Efekty? 27 odcinków o łącznej długości prawie 1000 minut. Było co oglądać, tym bardziej, że w 2021 nie tylko eksperymentowaliśmy ze sprawdzonymi formatami. Tak powstały SEO Newsy. Cotygodniowy przegląd najważniejszych wiadomości ze świata SEO. Pierwszy tego typu program w polskim internecie stworzony przez SEOwców dla SEOwców. Ale content to nie tylko wideo. W tym roku zaczęliśmy wydawać swój własny magazyn, w którym praktycznie i przystępnie piszemy o efektywnym digital marketingu. Jakość tworzonych przez nas treści wyróżniła nas na tle całej branży i zwróciła uwagę ekspertów z obszaru marketingu i e-commerce, którzy na gali konkursu Dyrektor Marketingu Roku nagrodzili naszego CMO tytułem Master of Content Marketing. Pojawialiśmy się nie tylko na galach nagród. Byliśmy obecni wszędzie tam, gdzie wielki biznes, a nasze stoisko dało się zauważyć na najważniejszych targach i konferencjach w kraju. Pamiętaliśmy też o biznesach, które dopiero startują. W czerwcu uruchomiliśmy program akceleracji, do którego zgłosiło się aż 85 startupów. Rok 2021 pokazał, jak wielkie mamy możliwości. Co pokaże kolejny? Nie musimy zgadywać. To my kształtujemy przyszłość. Aha, jeszcze jedno. Ten rok pokazał, że nie boimy się niczego. Choć w naszym biurze bywało strasznie, to najczęściej było strasznie zabawnie. Dobra, to inaczej powiem. Nasze działania raportuje... Co może finalnie skutkować w tym, że na urządzeniach mobilnych nie wyświetli się... Kurwa, nie jestem w stanie tak mocno tego czytać. Ale studio zbudowaliście. To już 47 odcinek Sprawy dla pozycjonera. A to też był zajebisty cykl. Mogę go prowadzić. Jak u Zanussiego, kurwa. Jak u Zanussiego. Proszę kliknąć w subskrypcję, oczywiście dzwoneczek. Naprawdę zaimponowała mi ICEA.